Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek z Grajmy w Flado 2. No to zaczynamy sobie. Kolejny wyścig. Jak na razie 22% kariery. To lecimy. Teraz tylko 3 trasy, to fajnie. Będzie można go wcześniej wrzucić. Odcinek znaczy się. Czy lubię, jak jest 3, było tak mniej męczące w sumie. Chociaż tak jadę wszystko po kolei mniej więcej, ale... Nie nagrywam jednego odcinka na dzień, ale... No ale... Tak sobie można przerwę zrobić pomiędzy odcinkami, taką fajną, a nie taką pauza i lecieć. Zresztą pauzy są głupie. Dla kogo w ogóle są pauzy? Ojej. Umyliśmy autko. Teraz jeszcze troszeczkę tu wypolerujemy o blachy kawałek. Oj, tu jeszcze takie drążyki do przecierania progów. No i teraz wietrzymy podwozie. Uciekamy. I próbujemy odzyskać pozycję, bo chyba jestem ostatni. A nie, jednak nie. Ale jego wyprzedzenie w ogóle mnie nie satysfakcjonuje. Co to mi spada tego tyle na głowę? Nic nie ruszyłem, a tego tyle leci. Ludzie, jadę! Oho, ho, ile tu jest? Który? Piąty, czwarty. Łeb obdarty. No i drugi. No i ładnie. Tak to ma wyglądać. Tak powinno to wyglądać. Utknęłem ją w ogóle? Przywalenie mi zaliczyło? Dobra, w sumie nie będę dyskutował. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Bo cię ugryzie. No i znowu myjemy autko. No i ktoś tutaj też się przyłączył do mnie. Zjeżdżaj. No, głupie to było. Szczególnie, że w planie był reset. Powinien jakoś po prostu wywalić go tak, żebym mógł wyjechać z tego spokojnie. Tu też jakaś naprawa czy coś. Jakąś rurę ściągnąłem jeszcze spokojnie. No i muszę dogonić tutaj tych panów. Żółtych, czarnych i w ogóle przecież... Nie, czarny jest gdzieś tył. To dziwo. Ale żółty... Pomarańczowy... Sally Taylor... Sofia... I Jack. Ja się widzę, tylko sami już wywalają. Nie trzeba im za bardzo pomagać. Dobrze. Zostaje mi tylko Sofia. Ona też sobie sama ze sobą dobrze radzi. No i jestem pierwszy! Oh yeah! Ale już ktoś próbuje mi to... Frank Marto? Czyżby? Nie. Już się wywalił po prostu. To było wiadome. No i ponownie będziemy się słuchać strzałeczek, bo jakby inaczej, bo inaczej się nie da. No, ale teraz chyba my nie zabierzemy ze sobą, no nie? Albo nie, może lepiej nie. No właśnie, spowalniało mnie to troszeczkę. Tam mnie znowu wyprzedziła. Dlaczego ona ma takie szybkie auto? Że jak się jeździ tymi jej autami, to zawsze są najwolniejsze. Że przez to, że przeciwnicy są bardziej agresywni i tam tracą, ale dlatego oni mnie doganiają. I ma szybsze auto ode mojego. A ona tym się tak wymiga, bo ona ma najbardziej sterowne auta i takie średnio szybkie. I się nie angażuje w potyczki. Chwila, muszę je wyprzedzić teraz. Zauważyłem, że jest ostatnio okrążenie. Muszę nie w taki sposób, koniecznie. Oj, dobra, ona się sama wywaliła, to moje szczęście. Najszybsze okrążenie, minuta 21. Okej, to fajnie. 300 tylko zarobione. No niestety, no tu też 300, to 600. Ale to jest mało. Przy tych 3600, co wcześniej było, to jest pikuś. Dobra, tu mam rekord 51. Przydałoby się go pobić.
51 sekund oczywiście. Oczywiście nie w tym okrążeniu, bo tutaj start jest problemny. Ale w następnym czemu by nie? Bo w ostatnim przynajmniej. Chociaż tym autem to nie za bardzo mi się widzi pobijanie rekordów. Ale ładnie. Blacha się sypie. Opony śmierdzą. Pięknie, pięknie. Hehe, jak on się tam sporobi. Po tym czymś. Frank, ty możesz być ostatni, pamiętaj. O, jedziemy na skocznie. Mam nadzieję, że trafię. Nie zaciekawie. Dziwne to było wbrew fizyce. Dlaczego ja wróciłem na koła? Na logikę biorąc to. Na fizyce się nie znam, ale tak. Wydaje mi się, że to powinno się przekręcić. Jak tak jechał obok, a nie wrócić na koła. No ale no. W sumie lepiej dla mnie, ale. Lepiej by było, gdyby było to trudniej troszeczkę. No i tak to jest głupia w sumie trasa. Przecież zawsze wygrywa z tymi brudnymi pytami, co jadę dłuższą drogą. Mara? W Londynku? A ty gdzie mi się tu ryjesz? Gdzie na górę? Ty, niewychowane. No. Od razu lepiej. Jakbym troszeczkę ten pasek się porusza. No, teraz przydałoby się lepiej wjechać na tą skocznię. Nie mam żadnych pachołków. Puszcz to. Koparek. Nie wraca. Nie było lepiej, nie było gorzej w sumie. Chodź, może trochę lepiej. Gdzie go tu zostawimy? Tu. Dobra, jeszcze tego przydałoby się gdzieś tu już zostawić. No mam nadzieję, że będziesz chciał. Nie udało się, chciałem go na tą lampę zepchnąć, ale. Ktoś mnie tutaj wykiwał, pan. No właśnie. ...57 w naszym przekrążeniu, ale nie ma rekordu, bo rekord jest 50. Jak chcę rekord pobić. Jedziemy teraz na rekordzik. Nikt mi nie przeszkadza. Tylko sam sobie. W sumie jest duże utrudnienie. Biorąc pod uwagę, jak ja jeżdżę i jak ja wychodzę z tarapatu. O, teraz było fajnie w miarę. Jeszcze powinienem bardziej z lewej wylądować. Ale nitro się załadowało, to jest najważniejsze. No i prosto do mety teraz muszę rekordzie pobić. Ładny był przejazd w miarę. No, nie za bardzo, ja to durniu. No już nie pobiję. Ale najszybsze przekrężenie poprawiłem. Może teraz jeszcze bardziej. No. To jest motywacja do działania. 55, teraz musi być 52. Albo 3, albo 2 zmniejszane. Tylko z tym zawadzeniem to ja tak tego nie zrobię ładnie. Jakby mi się to wymarzyło. Ojejejejej. Dobra. Piękne, teraz to było piękne. Tak jak chciałem. Przeleciałem. Ojej. Wszystko zawadzam? O nie, to widać, że troszeczkę szybciej przejechałem tu. Wrażenie. Tutaj prędkości nie straciłem. Zobaczmy. Jest! Będzie poprawiony czas. Jeszcze przekrążenie mamy na 100%. Tylko szkoda, że rekordu trasy nie poprawiłem. 1600 zarobiłem, nieźle. Jeszcze przekrążenie? Ten ma? Jakim cudem? A, może się poprawi. Faktycznie, on mógł mieć. Dobra. Okej. Jak Jack Beton będzie za mną, to ja jak będzie ósmy, to ja mogę być siódmy i tak wygram. Nieźle. Jak same złota, oni jakoś nie wiadomo co tam robią. Wystarczy, że ktoś był drugi, a później cały czas został. Tak później się fajnie ta śmieszna tabela przesuwa. Oho, jaka draka, ja sobie to minę. Dosłownie. Ja nie wiem jak oni to zrobili, że wszyscy zjechali na bok. No tak, teraz wszystkim muszę te niszczyć.
troszeczkę ściąga z trasy. I tu jest w prawo? W prawo trasa. O, jaki piękny był drifter. Ale już mnie jakoś tam goni. Sofia coś w tym pucharze jakoś tak nie chce się wybijać do przodu, widzę. Tutaj wszędzie było pełno. O, teraz pięknie mi zarzuciło na tym nitro. Ja bym chciał, żeby to wyglądało za każdym razem. I bez nitro powinienem tu ładnie wchodzić, ale nie wiem za bardzo jak. O, już nie, ktoś tam gonił, bo tak się dźwięk dziwnie podwaja. Oj. Widzę postępy, robię. Bo z reguły to było tak, że nie wiedziałem, czy z prawej, czy z lewej to minąć ten słupek, zawsze wjeżdżałem w środek, ale... Dobra. Miło było z panią się spotkać? Z panem... Również! Ja beznadziejnie jeżdżę. Nigdy tak wszyscy się spowolnili, tak nie dogonili. Tak, oni się tak tłukąc nitro sobie nabili. W sumie sami siebie napędzają, wjeżdżając sobie w tył. Au. Dobra, teraz ładnie to zrobiłem. Kontakt już jest przodem. Ale już na razie, jak na razie nie jedzie. Co to było? Spoko. Czemu ja widziałem wybuch? Dlaczego się nie patrzyłem na ekran, jak to wybuchało? Z tym zakrętem zawsze mam problemy. Jedynie nitro mnie ratuje. Bez nitro by było kiepsko. Taka przykra prawda. O, Jason, siema, chłopie. Kopę lat. Będziesz w szpitalu leżał. Jak jeszcze raz mi wjedziesz pod koła. Albo ja. Chory ludzie. Duże alarmy mówią. No, do przodu. O, biedaczka. Te gwiazdeczki sobie nie biją. Aha, drzwi nie ma. Drzwi mu uchowałem. Jego kariera już jest do niczego. Mam nadzieję, że Rejak to zniszczy teraz. W sumie już by go zniszczyli na chwilę. Ale może mieć porządny uszczerbek na zdrowie. A, to chyba ja ją wcześniej skasowałem. Zresztą zobaczymy, jak skończę ten wyścig, to będzie tam kasacja ewentualnie. Oj. No i piękny zakręt, teraz mi tam nie mam. No i straciłem prędkość, ale na szczęście mam nadrobione to troszeczkę. Ale oni też tutaj widzę, nie próżnują. To się oddala. Trochę. Jejku, tylko w ogóle nie czuć tego 120. Wydaje mi się, że 120 troszeczkę szybciej się jedzie. W centrum handlowym raczej się nie powinno wykierować. O, Sofia, co tutaj jakąś parabolą mnie tu próbuje dogonić. Szaleje, miota nią jak szatan. No, najszybsze krążenie, jak miło. Ej, mój błotnik. Jest kasacja? Nie ma kasacji, to kto inny był. Dlaczego ja ogień widziałem? No cóż. Kolejny wygrany wyścig. Spotkanie. O! I odblokowane derby. No to dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia.